Andrzej Splutycz w ostatnim czasie nie pojawił się na swoim kanale na YouTube. W normalnej sytuacji fani serialu Rolnicy Podlasie wszczeliby alarm, ale teraz jest inaczej. Czy fani serialu Rolnicy Podlasie nie tęsknią za Andrzejem Splutycz? O co chodzi? W ostatnim czasie wielokrotnie widzieliśmy zmiany u Andrzeja Splutycz. Rolnik z Podbielska Podlaskiego osiąga sukcesy na YouTubie, rozpoczął remont domu, wymienił ogrodzenie w gospodarstwie, jego gospodarka widać, że odżyła. Przez ostatni rok można śmiało stwierdzić, że życie Andrzeja Splutycz przeszło znaczącą transformację, a ta zmiana dotknęła także jego ojca. Kluczową rolę w tej metamorfozie odegrały liczne inwestycje, które stały się nieodłącznym elementem codzienności obu panów. W najnowszym materiale widzimy, jak brat Andrzeja Splutycz, Jarek, usuwa kamienne płyty sprzed domu. Brat bohatera serialu, Rolnicy pod Podlasie, Najpierw próbował zrobić doręczne młotem, ale po nieudanych zamiarach wykorzystał specjalną maszynę, aby było bardziej efektywnie. I rzeczywiście robota Jarkowi poszła bardzo szybko, bo podczas całego odcinka poradził sobie z praktycznie całym chodnikiem. Dzisiaj znowu Andrzejka zastępuje sam. Zawsze w przypadku materiałów na kanale u Andrzeja Splutycz najciekawiej jest w komentarzach. I w tej sekcji fani serialu, rolnicy pod lasie nie zawiedli. Widzowie bowiem nie za specjalnie tęsknią za swoim gwiazdorem, a wolą oglądać pracę Jarka. Zresztą odkąd brat Andrzeja Splutycz pojawił się na kanale, widać również zauważalny wzrost liczby oglądających filmy. A to, że fani serialu Rolnicy Podlasie wolą Jarka od Andrzeja Splutycz widać od razu. Panie Jarku, jest pan bardzo pracowity. Trzymam kciuki, aby się udało doprowadzić remont do końca. Jarek, fajnie, że jesteś i brata jak najmniej. Trzymaj się, a będzie dobrze. Jedyny myślący na gospodarstwie to Jarek. Jak myślicie, czy to koniec kariery Andrzeja? Czy jego miejsce zastąpi brat Jarek? Dajcie znać. Dajcie suba i dajcie jakiś może pomysł, podsuńcie na kolejny jakiś odcinek. No i do zobaczenia w następnym odcinku.